dzisiejsze okoliczności trochę inne. Zwiedzamy meandry mojego pokoju. Słuchajcie, dzisiaj fajny kawałek na tapecie, akurat fajny, energetyczny. Dopiero zostałem, więc totalnie mnie obudzi w ogóle. Troszeczkę inaczej dzisiaj zaczynamy, bo chciałbym poruszyć z wami taki aspekt typowo słuchowy, to znaczy granie graniem, ale trzeba jeszcze słyszeć. Sorry, że się tak nachylam, ale to jest jedyne miejsce, gdzie kamerę mogłem sensownie położyć. I żebyście widzieli klawiaturę, jakby w miarę to wyglądało. Więc tak, w każdym razie robimy sobie małą rozgrzewkę. Słuchowo będę mówił na bieżąco. Po prostu będę was pytał, chwilę dla was do zastanowienia i później będę odpowiadał na to pytanie. Także będziecie mogli się sprawdzić. Pytania proste, mega intuicyjne, nie szukajcie tutaj trzeciego dna czy coś. Wiecie, proste rzeczy, ale bardzo potrzebne. W każdym razie, mam nadzieję, że to słychać, tak jak mnie i w ogóle. Na początek banalna sprawa, większość z was może nawet to pamiętać i w ogóle. W każdym razie mamy akordy durowe i molowe. Durowe to są te weselsze, molowe to są te smutne. I teraz gram akordy, a wy rozpoznajecie, czy ten akord jest molowy, czy durowy. Zapraszam. Pierwszy akordik, 3-4. Czyli to jest, wiecie, mol. Oczywiście ma znaczenie, jak zagram, bo jeżeli zagram, no to od razu, słuchajcie, że to jest na smutno, no nie? To był akord molowy. Teraz poproszę taki. Co to będzie? To będzie dur. To jest akord fis-dur. Albo gest-dur. Teraz poproszę taki. Wiecie, to jest mol, oczywiście. To jest jak najbardziej mol. A teraz poproszę taki. To jest też mol. Idziemy sobie dalej. Teraz poproszę taki. To jest chyba też dur, nie? Jeszcze jeden, ostatni akordzik dla was. Mam nadzieję w ogóle, że to słychać. Trzymam kciuki. Taki akordzik. To oczywiście, że jest dur. To jest G-dur. Przewrocie. Krótka, mała rozgrzeweczka. Mam nadzieję, że mieliście dużo więcej trafionych niż zatopionych. Nie, zatopione to jest na dobre. Trafionych niż pudeł, o. Pudło się krzyczało. No i tak, krótka rozgrzeweczka. Pograłbym wam jeszcze, ale przez to, że będziecie widzieć klawiaturę, niektóre zadania są bez sensu, bo to jest typowo na słuch, także musiałbym wam zaufać, że będziecie patrzeć. W każdym razie jeszcze jedną rzecz chcę wam zakomunikować. Zagram wam coś i zastanówcie się, jak to brzmi, jaki to ma charakter, jakie to ma wewnętrzne napięcia, z czym wam się kojarzy, z jaką pogodą, z jakim miejscem, z jaką emocją, cokolwiek wam przyjdzie do głowy. Dobra, jakie to było? Ciężko mówić o takim małym fragmencie, aczkolwiek pobawmy się w bardzo proste skojarzenia. Co wam mogę zainsynuować? Pierwsze co, czy to idzie w stronę molowego czy durowego, czyli w wesołe czy w smutne leci, polaryzuje. To wiadomo, że to jest banalne podejście, że wesołe czy smutne. Dla mnie leci w mol. Nie, to nie to. No nie? Bardziej na molową stronę. Jest w takim, akurat w tej skali, bo to gram konkretną skalę, ogrywam konkretne dźwięki, ale co wam chcę udowodnić, że to wesołe, smutne to nie tylko, jest jeszcze cała paleta emocji, a my jesteśmy tak zaprogramowani. Od dziecka słuchamy muzyki, oglądamy filmy, żeby te emocje jeszcze czymś nam się kojarzyły i gdzieś tam wyzwalały jakieś obrazy, uczucia, cokolwiek.
tam nam wpadnie. Ta skala ma w sobie takie wewnętrzne napięcie, a według mnie ona budzi jakiś taki lekki niepokój, niepewność. Coś tam się dzieje, jest grzyt, jest jakiś problem bohatera. Wiecie, co mi chodzi? Nie jest to skala lekka na miły poranek z kawką i w ogóle nie brzmi to jakoś porywająco wesoło i tak motywująco. Co tu jeszcze? Jakiś w takich szarościach, szarych granatach bym widział tą skalę, niekoniecznie wyblakłych. A wiecie, jak dziwnie się tak do kamery opowiada, co się sądzi o jakimś właśnie fragmencie. Też mam nadzieję, że nie są wśród was pianiści, bo ja nie jestem pianistą, ja sobie gram to, co sobie z gitary przełożę, więc nie oceniajcie zbyt surowo. Staram się możliwie poprawnie. W każdym razie tak, jestem ciekaw bardzo waszych przemyśleń. Wiecie co, zróbmy sobie jeszcze jeden fragmencik. Krótka skalka, niech będzie na przykład taka. Czyli kolejny przykład, no nie, na tej samej zasadzie. Szukacie, czekaj, tylko patrzę, dobry czas. Szukacie powiązań, z czym wam się to kojarzy? Co to było? Jakie kolorki? Inaczej? Różniło się? Słuchać było? Od początku idę. Polaryzuję bardziej na mol czy na dur? Pytanie. Odpowiadacie, bo mi się wydaje, że bardziej na dur. Bardziej jakoś to tak budzi nadzieję. Jest takie... Właśnie budzi. Jest budzące w ogóle. Dla mnie to jest bardzo fajne. No ja akurat teraz zagrałem, że tak trochę może góralsko wam zalatywać. Nie? Ale akurat wtedy to brzmiało mega tak spokojnie, fajnie, zachęcająco, ciekawie w ogóle, jakoś budziło to moją ciekawość. Co jeszcze wy możecie zaproponować? Jakiś kolor? Jakie tam to było? Takie przebudzenie, może lekka wiosenne mi się kojarzy, te pierwsze, wiecie, przebiźniegi czy coś w tym rodzaju. Bardzo jestem ciekaw waszych opinii. Przygotuję jeszcze na kolejne lekcje właśnie takie ćwiczonka, bo to jest typowe małe zagadnienie, nie mam tu jakiegoś szalonego programu, żeby teraz super rzeczy rozpoznawać, ale w każdym razie chciałbym, żeby wasze ucho było świadome, bo to później się pojawia w jakichś utworach, że utwór to nie tylko G-dur, jak go złapać, aha, i całe życie ta męka, jak ten G-dur szybko złapać i tak dalej, tylko też właśnie odkrywanie jakichś takich, uchem oczywiście, i to przeważnie się dzieje intuicyjnie. Fajnych kolorków, smaczków i trochę innego podejścia, żeby nie tylko analitycznie i technicznie, ale przede wszystkim muzycznie i zacząć używać tylko ucha. Też się na to teraz przestawiam. Okej, dzisiaj na tapecie taki utworek. Mam nadzieję, że słyszycie. Chyba tutaj dam tableta. Okej, i tak dalej.
jest za szybko, żeby na pianie to zagrał tak a vista. Także tak, przesiadam się już na gitarkę, zaraz do was wracam. Utwór Merida z filmu Merida Waleczna, Chwytam wiatr. Także bądźcie gotowi, dajcie mi sekundę. Okej, okay, już dosłownie sekunda dla was. Tutaj już leci utwór, ręki na rękę i możemy kombinować. Ładny jest ten utwór, w ogóle bardzo szanuję takie proste rozwiązania i często te disneyowskie produkcje, w ogóle jakiekolwiek bajkowe, które mają tam większy budżet, przeważnie mają tak piękną tą szatę muzyczną. Zwajane bardzo mi się podobają rzeczy. Drobnostka w ogóle, albo błyszczeć, to Maleńczyk śpiewał w polskiej wersji. Bardzo wam polecam. Dobra, słuchajcie, jedziemy. Przegram po formie, później wam wyjaśnię, o co chodzi. Dzisiaj dwa zagadnienia, które dobrze skumać. W tym zapisie, wcześniej zapisywałem to w inny sposób, aczkolwiek ten sposób jest o wiele, wiele dokładniejszy. Będziemy operowali dwoma metrami. Co to jest metrum? Metrum to jest szczególne ugrupowanie rytmiczne na przestrzeni. To najprościej wam skojarzyć, tak jak ja często gram i liczę. I liczę na przykład... I liczę na przykład raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, no nie? To liczę w metrum 4 czwarte, czyli górna cyfra oznacza ile jest wartości, dolna jakich. 4 oznacza ćwiartkę, czyli ćwierćnutę. Na razie nie musicie za bardzo kumać dokładnie o co w tym chodzi. W każdym razie kwestia liczy się pogrupowania. I akordów, i uderzeń, i pulsu, w ogóle totalnie wszystkiego. W tym przypadku mamy 2 metra, 6 ósmych i 3 ósmych. Tak to zapisałem, bo jest po prostu dokładniej. Oczywiście 3 ósme mieści się w 6 ósmych, bo 2 takty w 3 ósme to jest 1 6 ósmych. Także to jest prosta matma, no nie? 1 plus 1 równa się 2. Pięknie. Mam nadzieję, że będzie to dla was intuicyjne, żeby się pokumać mniej więcej, jak szybko zmieniają się akordy. Szczególnie to będzie widoczne w zwrotce numer 1, czyli tam, gdzie jest V vers, to jest zwrotka pierwsza. No tam musicie uważać. Czyli 3 ósme, czyli 2 takty to jest 1, 2, 3, 2, 2, 3, albo 1, 2, 3, 4, 5, 6. A jeden tak to jest raz, dwa, trzy, drugi tak, raz, dwa, trzy. I można tak liczyć gęsto oczywiście. Aczkolwiek sami zobaczycie, że to ten puls się czuje. Intro nie wiem jest ile razy pełno tego D, więc zaczynam i w praktyce zobaczycie jak to brzmi. Tylko cicho. Zwróca chmurne twarze, słychać głos przez błękit skały, może tam, gdzie
teraz jest DG na zmianę, taka końcówka. Tak się zawiesiłem na końcu, bo po prostu nie byłem pewien, ile jeszcze tych obrotów jest refrenu, ale refren jest do końca. Jak widzicie, zapis jest taki, trzeba prześledzić raz po kolei i wszystko się wyjaśnia. Jedna mała rzecz, której widzę, że nie naniosłem, aczkolwiek już będziecie mieli zdjęcie naniesione, bo zaraz to zmienię, ale chciałbym to zaznaczyć. Idziemy sobie od góry do dołu, po lewej wyświetlają się kolejne części formy, tak jak idzie z kawałkiem, więc małym wyzwaniem będzie po prostu zmierzenie się z tym, żeby dobrze zagrać po formie. W zwrotce drugiej, ona jest taka sama jak pierwsza, aczkolwiek dwie pierwsze linijki się powtarzają bez zmian. Czyli jest powtórka dwóch pierwszych linijek i za drugim razem to wykropkowane pole, tam są zamienione akordy. Nie jest D-dur, A-dur po dwa takty każdy, tylko odwrotnie. A-dur, dwa takty, D-dur, dwa takty i dopiero wtedy idziemy na trzecią linijkę hamulną. Mam nadzieję, że to jest jasne. Ja tam napiszę znak repetycji i drugą woltę zrobię. Pierwsza, druga. Mam nadzieję, że się pokłumacie, bądźcie tam czujni. A tak to ten kawałek leci od góry do dołu. Hamol, mam nadzieję, że był. Jak nie wiem... Był przy okazji Englishmana czy czegokolwiek. Dla zapominalskich. Kilka opcji. Barre od piątej strony drugi próg i kształt amola pozostałymi palcami. Coś źle zrobię. Nie, to jest pierwsza opcja. Druga opcja jest taka, że łapiemy takiego adura i rozczapierzamy skrajne palce, czyli drugi i trzeci, jeżeli łapiemy w ten sposób. Ten idzie piętro wyżej, a ten dolny idzie piętro niżej. Mam coś takiego. Też się da. Inna opcja jest taka, że łapiemy D-dura, ale tymi palcami, żeby pierwszy był wolny i pierwszy idzie na dźwięk H. To jest drugi próg piątej struny. Wszystko podobne. Pierwsza opcja, druga, trzecia. Sami słyszycie, że to generalnie jak wygodniej. Ja różne gram, nie wiem, zależy co mi tam przyjdzie. To jest to. Także w sumie ten utwór jest dla was wyzwaniem takim, żeby zmierzyć się z formą, szybko zmieniać akordy. Ten H może być wyzwaniem, ale to sobie poćwiczycie. I nie ma go wcale aż tak dużo, więc spoko. Spróbujcie tutaj jakieś własne bicie zaproponować, aczkolwiek jak macie z tym problem, to już wam śpieszę z pomocą. Zrobimy sobie coś takiego. Czekajcie. Tak to będzie brzmiało. Wiem, że to wam za dużo nie mówię, aczkolwiek ja tak sobie wyobrażam rytm. Rytmizuję w głowie i później gram. I tak to zrobimy. Czyli mamy tak. Podzielimy na dwie części. Sorry, już nie wiedziałem jak pokazać. Podzielimy na dwie części. Pierwsza część. Ram, tam, tam, ta, tam. Tam, tam, tam. Czekajcie. No, będzie fajnie. Dół, góra, 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 dół. Czyli dół, góra, 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 dół. Spoko? Czekajcie, muszę spojrzeć, dobrze jest. Didam, bam, bam, bam. Dół, góra, 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 dół. Didam, dam, ta, dam. To nie? Łącznie pięć ruchów. I to jest pierwsza część bicia. Druga część bicia. Dół, góra, zwykłe daba, daba. W całości to nam daje. Spoko. Oczywiście będziecie musieli. To bicie jest zaplanowane na jeden takt w 6 ósmych. Przez co to bicie rozkłada się. Rozkłada się na tych taktach po 3 ósme na pojedyncze takty, więc na przykład tam, gdzie to zejście jest hamol, A-dur, G-dur w drugiej linijce zwrotki, to bicie będzie podzielone. Pierwsze 6 bicia będzie na hamolu, druga na A-durze. Także możecie tutaj intuicyjnie zaproponować coś innego, aczkolwiek to polecam, to jest bardzo fajne. Zagram jeszcze fragmencik. Widzicie?
miałbym się wkleić na początku, wybaczcie. Jakby inne bicia mam w głowie, które są dla mnie chyba bardziej intuicyjne. Może dlatego, że musiałem się zmusić, żeby akurat tym zagrać. Tak więc, mam nadzieję, że tu jest wszystko jasne. Jak nie, to dajcie znać, puśćcie maila, to jeszcze sobie to omówimy na spokojnie. W każdym razie wyzwanie dla was jest takie, żeby się z tym zmierzyć. Formę macie spisaną razem z akordami. Zwracajcie uwagę tam, gdzie jest 6 ósmych, tam, gdzie jest 3 ósme. Jak macie problem z biciem, zacznijcie, tak jak zawsze powtarzam, od zrobienia takiej bazy, czyli po jednym uderzeniu, tam, gdzie powinna być zmiana akordu i nie więcej. Nie? Grunt, żeby się wyrobić, bo jak to jest ugruntowane, to kwestia wklepania tego w jakiś rytm, a może właśnie wpadnie wam jakiś prosty ta-dam, dam, ta-dam, a to jest ta pierwsza część, którą zaproponowałem. Ta, albo z takiego wyprzedzenia. Tam, 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 di, ta, tam, 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 tam. Zależy. To bardzo dużo rzeczy tutaj można wsadzić. Także tak, dzisiaj zaczęliśmy z tym kształceniem słuchu. Mam nadzieję, że to było w miarę ciekawe dla was, bo bardzo chciałbym uniknąć jakichś teoretycznych tutaj rozważań i opowiadanie wam, jakie to są interwały, sekunda mała, sekunda wielka, tercja, kwarta, tryton, zapamiętujemy, coś tam budowa. Jeżeli to czujecie taką potrzebę, dajcie znaka, to też możemy taką lekcję uskutecznić, aczkolwiek myślę bardzo, bardzo praktycznie. Dobra, trzymajcie się, powodzenia z tym kawałkiem i do zobaczenia. Pa, pa.